Dziś zanurzymy się w sztuce uwodzenia poprzez język. Nie chodzi tylko o to, co mówisz, ale także o to, jak to mówisz. Zgłębimy siłę słów, które uwodzą, zniewalają i tworzą z kobietą nieodpartą więź. Pod koniec tego filmu będziesz uzbrojony w wiedzę niezbędną do używania języka w sposób, który nie tylko intryguje, ale także głęboko łączy się z twoimi emocjami. Zabawne przekomarzanie się może być elektryzującym sposobem na flirt. Powinno być lekko, zabawnie i zawsze z szacunkiem. Szepcz komplementy. Wyobraź sobie, że zbliżasz się na tyle blisko, aby poczuł ciepło twojego oddechu, gdy szepczesz komplement. Nie chodzi tylko o słowa, które wypowiadasz, ale także o to, jak je mówisz. Wyszeptany komplement może zamienić proste zdanie w intymną chwilę. Możesz powiedzieć coś w stylu: rozjaśniasz pokój jak słońce przebijające się przez chmury. Szept zamienia to w osobisty sekret, specjalną wymianę zdań między wami, tworząc atmosferę bliskości i intymności. Istnieje cienka granica pomiędzy wyrażaniem pragnień a przekraczaniem granic. Zachowanie szacunku jest niezwykle istotne. Mógłbyś powiedzieć: jest w tobie coś, co wydaje mi się nieodparcie czarujące. To komunikuje, że ją pociągasz, ale także stawia ją na piedestale podziwu. Nie chodzi tylko o pożądanie fizyczne, ale o fascynację jej istotą, pokazanie, że twoje przyciąganie wykracza poza fizyczne, docierając do tego, kim ona jest. Twój ton głosu może być potężnym narzędziem uwodzenia. Miękki, głęboki, powolny ton może wywołać dreszcze w kręgosłupie. Pomyśl o swoim głosie jako pieszczocie, o czymś, co może ją dotknąć bez kontaktu fizycznego. Rozmawiając z nią, pozwól swoim słowom płynąć powoli i lekko zniżaj głos. Podziel się fantazjami. Zaproszenie jej do swoich fantazji może być urzekającym doświadczeniem, o ile odbywa się z szacunkiem. Wyraź swoje fantazje jako marzenia, którymi chcesz się z nią podzielić. Na przykład: często śnię o tym, że jestem na odosobnionej plaży, gdy idziemy ramię w ramię, a zachód słońca maluje niebo. To nie tylko stawia ją w centrum twoich pragnień, ale także sprawia, że czuje się pożądana i doceniana. Chodzi o stworzenie wspólnego marzenia, w którym ona będzie twoją chętną i entuzjastyczną partnerką. Używanie języka do opisania jej w zmysłowy, ale pełen szacunku sposób może być bardzo uwodzicielskie. Skoncentruj się na rzeczach, które nie są tylko fizyczne, na przykład powiedz: w sposobie, w jaki się poruszasz, jest gracja, to jak widzieć poezję w ruchu. Te opisy wykraczają poza powierzchnię, doceniając twoją esencję i najbardziej subtelne aspekty twojej istoty. To sztuka używania słów, żeby ją roztopić. Chcesz wiedzieć więcej? Nie zapomnij polubić, skomentować i zasubskrybować, aby uzyskać więcej wciągających treści.